2 maja to Dzień Flagi. Święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku, dziś obchodzone nie tylko za sprawą lokalnego patriotyzmu, ale również 20-lecia obecności Polski w Unii. Biało-czerwoną dziś widać wszędzie. W oknach, na samochodach czy urzędach. Fatima Orlińska. Wszystko po to, by wyrazić dumę ze swojego pochodzenia, mówią dziś ci, dla których ten dzień ma znaczenie. Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest od 2 dekad, jednak z biegiem kolejnych lat zauważa się pewien trend, za którym, jak mówią samorządowcy, warto podążać. Jeżeli Państwo spojrzycie, jak wyglądają śląskie miasta, są udekorowane flagami, zarówno to są inicjatywy władz samorządowych, jak również mieszkańców, myślę, że wielu obywateli ma pewnego rodzaju taką potrzebę tego, żeby te zachowania patriotyczne właśnie bardziej eksponować niż w poprzednich latach. Obchody Dnia Biało-Czerwonej w Katowicach rozpoczęto od uroczystego podniesienia flagi przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Dla młodzieży to żywa lekcja historii. Takie przygotowanie patriotyczne o tym naszej historii, takiej troszkę bolesnej, ale też przecież i pięknej. W szkole się dzieje i mówi, więc myślę, że to naprawdę kroczek po kroczku będzie się w szkole mówiło i rozlewało na każdą klasę i każdą szkołę. Naprawdę mamy bardzo tutaj na Śląsku, ale myślę, że w całej Polsce mamy bardzo bogatą młodzież, która się interesuje historią, która chce ją pielęgnować, chce ją przekazywać. Wszystkim taką, która czuje przynależność do tej małej ojczyzny, jaką jest Śląsk, ale również do tej wielkiej ojczyzny, jaką jest Polska. Jednak święto i duch patriotyzmu to nie tylko oficjalne uroczystości. W wielu miastach zorganizowano aktywności dla całych rodzin. W Centrum Wolności i Solidarności wspólnie wykonywano kotyliony w barwach narodowych. Każdy, kto tego dnia zwiedził muzealną ekspozycję, mógł samodzielnie wykonać też kokardę narodową. Kokarda narodowa powinna być odróżniana od kotylionu. Jest to symbol narodowy i powinna być noszona po lewej stronie, a jej prawidłowy wygląd jest taki, że wnętrze kokardy jest białe, może przedstawiać polskiego orła w koronie i otoczona jest czerwonym otokiem, co odpowiada godłu Polski. My dzisiaj wykonujemy kokardy narodowe z papieru. Jutro obchody święta 3 maja oraz 103. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Uroczystości odbędą się pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach. Po nich w Archikatedrze Chrystusa Króla odprawiona zostanie msza w intencji ojczyzny.